Lekarze i placówki do końca, w stu procentach do wypisywania e-zwolnień nie są przygotowani, błąd nie jest po naszej stronie, tylko po stronie jednak systemu, który nie do końca jest sprawny, zawiesza się, zawiesza się infolinia, nie można się dostać na serwer, nie działa w tym momencie aplikacja gabinetowa, etc., etc. To są normalne problemy techniczne i tylko techniczne. Czasem oczywiście w przypadku starszych lekarzy rzeczywiście jest jakiś problem niechęci do tej dokumentacji w formie elektronicznej, co jest zresztą rzeczą zrozumiałą, ale przecież i tym lekarzom należne są, należny jest szacunek za ich pracę, za oddanie na rzecz pacjenta i powinniśmy też takich lekarzy, którzy mają lat 70 czy 75 i chcą pracować, i mogą pracować, i są zdolni pracować. Powinniśmy ich w systemie, do tego systemu zachęcać, a nie w tym systemie z tego systemu ich w ten sposób dziwny rugować. Wydaje mi się, że fakultatywność tych zwolnień byłaby najlepszym rozwiązaniem.